Może już tak gdzieś było, że może nas... Jarocin, miasto w województwie wielkopolskim, znane głównie z organizacji festiwali rockowych zapoczątkowanych w latach 80. To tutaj drużyna Korony Kielce przebywała na pierwszym letnim zgrupowaniu przed rundą jesienną nowego sezonu. W jakich warunkach pracowali żółto-czerwoni i co robili w czasie wolnym od treningów? Sprawdźcie sami. Naszym przewodnikiem po ośrodku Jarocin Sport był kierownik zespołu Paweł Grabowski. Swoje pierwsze kroki skierowaliśmy na boiska treningowe, których stan jest najważniejszą sprawą podczas każdego piłkarskiego zgrupowania. Kielczanie mieli w tym temacie pełen komfort. Do ich dyspozycji były bowiem trzy pełnowymiarowe boiska, w tym główna płyta kameralnego stadionu występującej na co dzień w drugiej lidze zachodniej, Jaroty Jarocin. Po lewej stronie, po waszej prawej, główny obiekt Jaroty Jarocin, klubu drugoligowego. Główna płyta z krzesełkami na 2,5 tysiąca miejsc. Bardzo dobra trawka, krótko przestrzeżona, gospodarze dbają. I tutaj trenujemy raz dziennie, zawsze wieczorem o godzinie 17. Po zapoznaniu się z bazą treningową przechodzimy do aquaparku, który spełniał dla zawodników funkcję odnowy biologicznej. Oprócz kompleksu basenów, koroniarze mieli do dyspozycji sauny i jacuzzi, czyli wszystko, co niezbędne dla regeneracji po ciężkich treningach. O resztę zadbali masażyści Marek Konieczny i Aleksander Wójciak. Ich gabinet, zwany jak zawsze masernią, tętnił życiem codziennie do godziny 22 i najczęściej, aby dostać się na leżankę, koroniarze musieli odczekać swoje w kolejce. Odpowiednia regeneracja zdecydowanie ułatwiała bowiem zawodnikom pracę podczas ciężkiego zgrupowania. Jednym z bardziej popularnych zajęć była gra w bilard, w której przodowali Tomasz Lisowski i Paweł Kaczmarek. Przyjrzeliśmy się z bliska jednej z ich potyczek i śmiało można rzec, że mieliśmy spory wpływ na wynik bilardowej rywalizacji. Tomek w obecności kamery miał spore problemy z koncentracją, a Paweł wręcz przeciwnie, co zaowocowało bardzo dobrą skutecznością. Najbardziej popularną formą spędzania wolnego czasu wśród zawodników było jednak surfowanie po internecie. Poważnego zadania podjął się Kamil Kuzera, który podczas zgrupowania usilnie szukał wózeczka dla swojej córki, której narodzin spodziewa się już wkrótce. Jego współlokator Maciej Korzym również odpoczywał wpatrzony w ekran laptopa, jednak jego ulubionym na to miejscem była hotelowa recepcja. Sporym wyczynem było dla nas dostanie się do pokoju zawodników. W większości przeszkodą nie do pokonania okazał się bałagan, którego piłkarze nie mieli siły uprzątnąć, a my niekoniecznie chcieliśmy to uwiecznić. Największy porządek zostaliśmy u Aleksandra Wukowicza i Wlastimira Jovanowicza. No powiem tak, no jak na 30 któryś tam obóz w moim życiu, myślę, że nic takiego wyjątkowego się nie dzieje. Zawsze się ciężko pracuje w tym okresie czasu. I raz trudniej, raz mniej trudno, ale da się wytrzymać. Co można robić w łóżku oprócz spania na obozie? Czytacie książki, nie wiem, korzystacie z internetu? Tak, właśnie tutaj. O. Reklama. Iwo Andrić, serbski pisarz, zdobywca Nobla swojego czasu. Tak, na pewno czytać książki, oglądać telewizję. Debiutantami na obozie Korony byli m.in. Wojtek Miśkiewicz i Dominik Lenart. O ile podczas zajęć ze starszymi i bardziej doświadczonymi piłkarzami nie było widać po nich tremy, o tyle lekki stres towarzyszył im przed naszą kamerą. No ja myślę, że zostaliśmy przyjęci w miarę pozytywnie. No, z tymi wieloma chłopakami się już znaliśmy po prostu. Z Wojtkiem Małeckim, czy no, z tymi, można powiedzieć, nie starymi, tylko tymi młodszymi, a troszeczkę starszymi od nas. Już byliśmy przecież cały czas z nimi się trenowało i w ogóle. Na pewno jestem bardzo zadowolony, no bo to jest naprawdę wyróżnienie dla mnie. Treningi właśnie z trenerem Szczęsnym naprawdę są bardzo fajne, uważam. Natomiast od Zbyszka, wiadomo, mogę się bardzo wiele nauczyć i podglądam, jak pracuję i słucham jakieś podpowiedzi od trenera czy od Zbyszka właśnie, bo stara się właśnie mówić, żeby to było jak najlepiej. Zgrupowanie Korony w Jarocinie przeszło już do historii. Sztab szkoleniowy i zawodnicy na każdym kroku podkreślali, że udało im się zrealizować wszystkie założenia, a warunki miejscowego ośrodka sportowego bardzo pomogły. W tym tygodniu żółto-czerwoni pracować będą w Kielcach, a już 10 lipca wyjadą na kolejny obóz. Tym razem miejscem ich przygotowań i pobytu będzie wielkopolska Opalenica.